Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W zależności od zainteresowania mieszkańców gminy Strzegom, spółka rozpocznie niezbędne prace związane z pozyskaniem dotacji. Nabór wniosków dotyczy mieszkańców wsi Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, Granica, Tomkowice, Modlęcin Mały oraz Goczałków Górny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór na wykonanie przyłączy do nieruchomości. Gmina Strzegom realizowała już poprzednio takie projekty, zostały zrealizowane 3. Obecnie chcemy przystąpić do tego projektu i chcemy też ogłosić nabór na przyjęcie wniosków na wsiach, które zostały skanalizowane w ramach projektu Zapewnienie Prawidłowej Gospodarki Ściekowej w Strzegomiu, jak również z projektu PROW. Przyłącze takie kosztuje dla inwestora w granicach 350 zł, to jest 10% wartości kosztorysowej. Jest to bardzo korzystna oferta, dlatego też zachęcamy odbiorców o składanie wniosków. Wnioski można składać w siedzibie WIG w Strzegomiu na ulicy Wesołej 7 lub na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Rybnej. Wartość dofinansowania z wojewódzkiego funduszu wynosić będzie 45%. Tyle samo też zapłaci gmina Strzegom. Natomiast właściciel konkretnego budynku poniesie pozostałą część kosztu całkowitego, czyli 10%. Wnioski można będzie pobrać oraz złożyć w sekretariacie w siedzibie spółki od poniedziałku do piątku przy ulicy Wesołej 7 lub w oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ulicy Rybnej 71. Termin składania wniosków upływa 30 lipca tego roku.